Witajcie, dzisiaj Wam pokażemy klej do plastiku wodoodporny, wodoszczelny w zasadzie. I teraz zrobimy to na ciekawym przykładzie, czyli kleju ATK812. Tutaj mam dwie płytki, ale oczywiście jeżeli powierzchnie będą się stykać lub szczelina jest niewielka, możecie użyć także kleju CC1012, SA1015, SA1 czy GB1005. Nie ma to większego znaczenia, z tym, że wtedy dopiero po pełnym wyschnięciu można nalać wodę, a my to zrobimy troszkę inaczej, żeby Wam pokazać, jak też to można zrobić. W tym wypadku mam tutaj dolna to jest pleksa, górna to jest poliwęglan. Bierzemy klej ATK812. Ja tutaj mam docisk, tak żeby mi się to nie przesuwało. I co najważniejsze, pamiętajcie o tym, żeby ta końcówka była i dociśnięta i nie było później problemu nieszczelności na styku. No to będzie, bo to jest najczęściej stosowane. Dobra, ok. No i teraz zobaczcie, to jest wyłącznie pokaz, że 812 w taki sposób możemy robić. W innych klejach najpierw całość kleimy, a potem dopiero zalewamy wodą. Teraz pod lekkim dociskiem zostawiamy do pełnego utwardzenia. Woda jest cały czas w środku. Jesteśmy po kilku dniach wiązania kleju. Zobaczcie, mamy w środku wodę. Próba jakiegoś tam tutaj wydostania tej wody, no to fizyczne uszkodzenie całości, a tak jak widać nie ma problemu z jakimkolwiek przeciekaniem. Że gdzieś jest nieszczelne, zobaczcie, nie ma tutaj żadnych kawałeczków, które by sugerowały gdzieś jakikolwiek przeciek.